Polacy są najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. Jeżeli już dzisiaj nie zaczniemy się zastanawiać, w jaki sposób oprzeć emerytury na prywatnych naszych oszczędnościach, to w przyszłości emerytury będą tak niskie, że trudno będzie nam za nie przeżyć. Jednym ze sposobów na podniesienie oszczędności na emeryturę są pracownicze plany kapitałowe, czyli rządowy program, w którym oszczędzają pracownicy, ale wspólnie z pracodawcami, a swoje też do tego dokłada państwo. Polska Izba Ubezpieczeń przeprowadziła badania wśród pracowników na temat tego, co sądzą o pracowniczych planach kapitałowych. Te wyniki są bardzo obiecujące. 2/3 badanych zadeklarowało, że podobają im się pracownicze plany kapitałowe, że to jest dobry projekt. Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o instytucję finansową, którą badanie obdarzają największym zaufaniem jako potencjalnego prowadzącego PPK, czyli Pracowniczy Plan Kapitałowy, to są ubezpieczyciele na życie. Ubezpieczyciele na życie otrzymali najwięcej wskazań jako instytucja godna zaufania, bo było to prawie że 40%. Wyprzedzili tym samym fundusze inwestycyjne, powszechne towarzystwa emerytalne czy domy maklerskie. Nie powinno to dziwić, dlatego że ubezpieczyciele na życie mają już od dawna najlepiej z tych wszystkich instytucji wypracowane ścieżki współpracy z pracodawcami, a to o pracodawców będzie w dużym stopniu oparty program PPK. Ubezpieczyciele od dawna oferują grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczają majątki firm, w związku z tym pracują i z pracodawcami, i z pracownikami, i ze związkami zawodowymi.